Londyn. Yes. Thank you. Dziękuję. Hans Kupflinger z Niemiec z najlepszym czasem 34 sekund i 90 sekund. Zawody konne to sport, w którym koń i jeździec demonstrują swoją siłę, sprawność i prędkość. Muszą skakać przez przeszkody i nie dotykając ich uzyskać jak najkrótszy czas. Lord Yardley z Wielkiej Brytanii. Lord Yardley. Gazety nazywają go szlachetnym sportowcem. I pewnie mają rację. Jest doskonały niemal we wszystkim. W golfie, tenisie, strzelaniu, wędkowaniu i oczywiście w zawodach konnych. Panie i panowie, 34 sekundy i 60 setnych. Wspaniała wygrana Lorda Yardley. Simon, widziałeś? Gratuluję, znowu wygrał. Czyż to nie cudowne? Poznaj moją matkę. Matkę? Właściwie macochę. Lady Yardley. To słynny Simon Templer. Święty. W roli głównej Roger Moore. Szlachetny sportowiec. Już nie mogę. Trzymaj serce. Wspaniałe zwycięstwo. Dziękuję, ale to koń skakał, nie ja. Za Hansa Kupflingera, wspaniałego jeźdźca. Życzę więcej szczęścia następnym razem. Dziękuję. Za Hansa. Łyknij sobie. Nie co dzień przegrywa się o ułamki sekund. Wstawaj, to twoja ulubiona piosenka. This is your favorite. Fantastyczny staruszek. Nie jest aż tak stary. Ma prawie 55 lat. Dobrze, że ojciec tego nie słyszał. To nie kwestia wieku, lecz ducha. Pod tym względem ojciec jest młodzieniaszkiem. Przecież cię pokonał. Dopiero raz. To się nie liczy. Koń to jedno, ale jego młoda żonka to coś zupełnie innego. Niesmaczna uwaga. Nie miałem nic złego na myśli, są moimi przyjaciółmi. Co się dzieje, kochanie? Nagle rozbolała mnie głowa. Może usiądziesz? Tak. Rok później wygrał mistrzostwo. Wspaniały wynik. Wybaczcie, ale muszę już iść. Dlaczego? Boli mnie głowa. To przez emocje i ten dym. Odwiozę cię do domu. Nie psuj przyjęcia. Wszyscy dobrze się bawią. Siadajcie. Nie możesz jechać sama. Nie martw się, poradzę sobie. Nie wrócę późno. Anne potrafi sobie radzić. Wiem. Dlaczego te kieliszki są puste?
Ann. Paula. Coś się stało? Przyszłam, bo wyjeżdżam jutro na wieś. Nie mogę zostać. Mąż myśli, że pojechałam do domu. O co chodzi? Całą drogę powtarzałam sobie, co mam ci powiedzieć. Najlepiej będzie, jeśli powiem wprost. Nasza przyjaźń musi się skończyć, zanim zabrniemy za daleko i będzie już za późno. Co to znaczy? Słyszałeś. Nic nie rozumiem. Nie rób scen. Jak mam potraktować to poważnie? Co się stało? Nie dotykaj mnie. Nie mówisz poważnie. Przeciwnie. Wybacz. Wybacz? Nie gniewaj się. Mam cię nie dotykać i się nie gniewać? A czego oczekujesz? Kocham cię, a ty mi mówisz, że wszystko skończone? Tak. O co tu chodzi? O Thorntona. Czyli? Nie mogę go zostawić. Od kiedy? Nie mogę. Kocha mnie. Wcześniej o tym nie myślałeś. Wielbi mnie. Oczywiście. Kiedy nie jeździ, nie żegluje albo nie strzela. Twoje miejsce jest między żaglówką a końmi. Jesteśmy sobie bliscy, zrozum. Nic z tego nie rozumiem. Skąd ten nagły przypływ miłości? Wychodzę. Nie możesz tak po prostu wyjść. Mam powód i to dobry. Lady Early brzmi lepiej niż pani Farley? Puść. Kocham cię i chcę się z tobą żyć. Takie były nasze plany. Jeśli potrzebujesz czasu, zaczekam. Nie zobaczymy się więcej. Będę pracował w waszym domu. Nie unikniemy tego. Wystarczy. Tak nagle mówisz mi, że wszystko skończone? Dlaczego? Znudziłem ci się? Zrobiłem ci coś? Jestem w ciąży. Hans urżnął się jak świnia. Musieliśmy wsadzić go do taksówki. Co za impreza. Jak twoja głowa? Trochę lepiej. Podać ci coś? Nie. Przestań. Co się stało? Zrobiłem coś? Nie. Więc o co chodzi? Jest już trzecia, a ty masz ważne spotkanie o 9. Kocham cię. Przestań. Przepraszam. Ja również. Duszę się w Londynie. Wyjadę jutro na wieś, jeśli nie masz nic przeciwko. Oczywiście. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Mogłobyś spojrzeć na plany remontu. Paul Farley na pewno ceniłby sobie twoje pomysły. Paul? Nie ma innych architektów w Londynie? Myślałem, że go lubisz. Lubię, ale na pewno znalazłbyś kogoś z większym doświadczeniem. Nie mogę go teraz odwołać, zatrudniłem go. Nieważne. Coś się stało, cały wieczór byłaś nieswoja. Niektóre kobiety mają poranne nudności, moje trwają przez cały dzień. Chyba nie jesteś... Nie śpiesz się z kupnem kija do krykieta. To może być dziewczynka. To będzie najwspanialsze centrum handlowe w Londynie. 7 pięter i plac zabaw dla dzieci. Podziemny parking na 1000 aut. Supermarket, kino. Proponuję zatrudnić Paula Farleya jako architekta. Zna go pan? Bardzo kreatywny, ma niesamowite pomysły. Moi prawnicy spisują umowę, pod koniec tygodnia będzie gotowa. Nie spodoba się to panu, ale zmieniłem zdanie. I've changed my mind.
Co takiego? Ziemia nie jest na sprzedaż. Przynajmniej nie dla pana. Nie rozumiem, umówiliśmy się. Ustnie. Sądziłem, że to wystarczy, dogadaliśmy się. Bardzo mi przykro. Od lat współpracujemy. Zakładałem, to był błąd. Co to znaczy? Po prostu się rozmyśliłem. Mogłeś mi powiedzieć. Nie odpowiadam przed tobą. Posłuchaj, nie denerwujmy się. Myślałem, że mam z panem umowę, ale jak widać, myliłem się. Chcę wiedzieć, dlaczego. Miasto chce kupić ode mnie teren pod budowę szpitala dla dzieci. Nie zapłacą tyle, co ja. Wiem, ale bardziej interesuje mnie szpital niż supermarket. Od kiedy? Od wczoraj, jeśli bardzo chcesz wiedzieć, zostanę ojcem. Gratuluję, ale co to ma znaczyć? Dużo. Będę miał syna, spadkobiercę. Czuję, że to będzie chłopak. Tak? Nie mogę tego wytłumaczyć, ale mój stosunek do interesów się zmienił. To wszystko. Ziemia nie jest na sprzedaż. To twoje ostatnie słowo? W poniedziałek podpisuję umowę z miastem. Proszę to jeszcze przemyśleć. Podjąłem już decyzję. Skoro tak, nie będę zabierał panom czasu. Miłego dnia. Good morning, gentlemen. O co tu chodzi? Powiedziałem już. To bez sensu. Co ci obchodzi szpital dla dzieci? Jestem bogaty. Osiągnąłem pozycję, która daje mi całkowitą swobodę. Nie zależy mi na wielkim zysku. Chodzi o ideały. A może rozgłos? Nazwą szpital twoim imieniem? Nie wystarczą ci zdjęcia w gazetach? Za czym gonisz? Za nieśmiertelnością? Kiedy ty uprawiasz sport, ja usiłuję prowadzić tę firmę. Załatwiam ci umowę, na której możesz zarobić krocie, a ty wycofujesz się z niej dla kaprysu. Mam już dość twojej zabawy w szlachetnego sportowca. Myślisz tylko o jednym. Jesteś wyrośniętym chłopcem. Skończyłeś? Tak. Wiesz, że powinienem cię wyrzucić? Nie chciałem tego powiedzieć. Jestem przepracowany. Nie wyrzucę cię. Puszczę to w niepamięć. Powinieneś podziękować mojemu przyszłemu synowi. Przepraszam. Straciłem panowanie. Pamiętaj tylko, że płacę ci, żebyś pilnował moich interesów, a nie swoich. Zawsze byłem lojalny. Wybacz mi. Zgoda. Wróciłeś wcześniej. Tak, musiałem cię zobaczyć. Jestem taki szczęśliwy. Naprawdę? Oczywiście. Przez całe życie pragnąłem syna najbardziej na świecie. Żeby przejął po mnie wszystko. Wiesz, co mam na myśli. Wiem. Napisałem do szkoły Weton. Nie wiem. Trzeba dać mu dobry start. Pamiętaj, że to może być dziewczynka. Niemożliwe. Będę miał syna i powiem ci, że osiągnie to, co mnie się nie udało. Wygra wielką gonitwę. Musisz go przekonać.
Mnie też na tym zależy, nie zgodzi się. Co to za bzdury o synu, co on sobie myśli? Chce zrobić coś dla ludzkości, wygrał już wszystkie możliwe nagrody, teraz chce mieć swój pomnik, szpital dziecięcy jego imienia. Musisz go przekonać. Nie mogę. Postaraj się. Twoja prowizja ma wynieść 10 tysięcy. Myślisz, że nie wiem? Wreszcie bym się od niego uwolnił. Nie przepadasz za nim. Nienawidzę go. Umowę podpisuję w poniedziałek. Musimy go przed tym powstrzymać. Wszystko jedno, jak. Proszę. Dziękuję. Jest coś do mnie? To tylko rachunki. Wczoraj wieczorem dzwonił pułkownik Capel. Nie przyjedzie na polowanie w niedzielę. Coś się stało? Nie. Zbladłeś jak ściana. Tak? Kiepsko spałem. Podać ci coś? Nie trzeba. Źle wyglądasz. Przestań. Przepraszam. Milordzie, przyszedł pan Bates. Niech idzie do diabła. To już trzeci raz w tym tygodniu. Jest uparty. Powiedz, że wyjechałem do Londynu. Zaczekaj. Zaprowadź go do gabinetu. Ci ludzie i ich sprawy. Bates? Sprzeciwia się krwawym sportom. Uważa się za przyjaciela lisów. Mam mało czasu. Czego pan chce? Mam coś panu do powiedzenia. Słucham. Może i jest pan wielką szychą, ale moja ziemia to moja własność. Nie będzie pan ganiał za lisami przez moje grunty. Płacę zadośćuczynienie za wyrządzone szkody. Nie o szkody mi chodzi. Nie mogę patrzeć, jak psy rozszarpują lisy. To barbarzyństwo. Słuchaj pan, to pan niech posłucha. Jeśli zobaczę na swojej ziemi pańskie psy, poczęstuję je śrutem. To samo tyczy się pana i pańskich przyjaciół. Do widzenia. Nie lubię gruźb. A ja nie lubię arystokratów, którzy mają nas za nic. Ostrzegam pana. Jeśli wjedzie pan na moją ziemię, wyjedzie pan z niej ze śrutem w tyłku. O co chodziło? O nic. To fanatyk i głupiec. Jedziesz do Londynu? Później. Odwieźć cię do domu? Po której? Po czwartej? Przyjdę do twojego biura. Zginiesz, Yearly. Wiem, bo sam cię zabiję. To jakiś pomyleniec. Jak wszyscy mordercy. Ojciec był zdenerwowany? Bardzo. Nic nie powiedział, ale widziałam. Dlaczego nie pójdzie na policję? Nie lubi rozgłosu. Pomóż nam, proszę. Porozmawiaj z nim. Pomyśli, że się wtrącam. Nie, będzie ci wdzięczny. Bardzo cię szanuje. Co ty sobie wyobrażasz? Jak śmiesz czytać moje listy? Widziałam twój wyraz twarzy i przestraszyłam się. Często czytujesz cudze listy? Czy to ważne? Owszem. Ann poradziła, żebym poszła z tym do Simona. Denerwujesz ją w takim stanie? Dlaczego u licha się wtrącasz? Chciała pomóc. Rose jest pana córką, kocha pana i przestraszyła się. Ja się nie boję i nie lubię wścibskich dziewcząt. Na pana miejscu poszedłbym na policję.
Wielu ludzi ceni sobie pańskie rady, ale ja potrafię radzić sobie sam. Jesteś uparty. Chcę tylko chronić ciebie i Anne przed zamartwianiem się z powodu głupiego listu. Jeśli będę potrzebował pana rady, sam o nią poproszę. Wybacz mi, poniosło mnie dzisiaj. Nie szkodzi. Wiem, że chciałaś pomóc. Niepotrzebnie na ciebie naskoczyłem. Wybaczysz mi, kochanie? Come on, darling, forgive me. Tak. Nie martw się o mnie. Nikt mnie nie skrzywdzi. I'm indestructible. Uważaj. Nic ci się nie stało? Mogliśmy zginąć. Wiem. Minął nas o włos. Jesteś cała? Tak. Co się stało? Hamulec nie zadziałał. To cud, że żyjemy. Jesteś pewien? Rozumiem. Na prawo. Dobranoc. I co? Ktoś majstrował przy samochodzie. Hamulec był uszkodzony. Co teraz zrobisz? Nie wiem. Nie możesz tak tego zostawić. Gdzie stało dzisiaj auto? Jak zawsze, na parkingu przed biurem. Więc każdy, kto wie, że tam parkujesz, mógł to zrobić? Zadzwoń na policję. Bzdura. Dlaczego? Mam prosić o ochronę, jakbym sam nie mógł sobie poradzić? Zrozum wreszcie, że oboje mogliście dzisiaj zginąć. Nie denerwuj się. Dlaczego nie poprosisz o pomoc? Dostałeś list z pogróżkami i o mało nie zginąłeś. Czego jeszcze trzeba, żebyś zrozumiał? Nie zadzwonię na policję. To przynajmniej porozmawiaj z Simonem. Po tym, co powiedziałem rano, Simon nie jest obrażalski, zrozumiecie. Doskonale zna takie sprawy. Przyszedłem cię przeprosić. Byłem wczoraj dla ciebie niegrzeczny. Nic nie szkodzi. Jesteś bardzo wyrozumiały. Jeśli nadal chcesz mi pomóc, oczywiście. Dziękuję. Od czego zaczniemy? Ma pan ten list? Mam. Stempel z Londynu. Proszę go zostawić, a ja postaram się czegoś dowiedzieć. Raczej nie od przyjaciela. Nie. Co możesz mi powiedzieć? To typowa kursywa drukarska, papier średniej grubości. Co to znaczy? Biorąc pod uwagę czcionkę i papier, myślę, że słowa wycięto z magazynu fotograficznego albo pisma Dom i Styl. Znam magazyn, a ten Dom i Styl? Tak jak sugeruje tytuł. To kwartalnik czytywany przez architektów i budowlańców. Dom i Styl? Znam to pismo. Kupujemy je. Jako firma. Zawsze mamy kilka egzemplarzy. Czy ma pan jakichś wrogów? Sądzę, że udało mi się zrazić do siebie kilka osób. A ostatnio? Mógł pan jakoś sprowokować ten list? Pokłóciłem się z kierownikiem Kellym i rozsierdziłem niejakiego Bruno Walmora. Czym? Odmówiłem sprzedaży gruntu, na którym mógłby zarobić fortunę. Mógłby pan zaprosić obu panów do siebie na weekend? Mógłbym, ale będą raczej zaskoczeni. O to mi chodzi. Zrobię to jeszcze dzisiaj. Porozmawiamy jeszcze przed weekendem. Zaprosiłem już kogoś. Czy to ważne? Zależy kogo. Paula Farley, ja to architekt, remontuje mój dom. Prenumeruje Dom i Styl? Możliwe, ale to nie on. Dlaczego? To mój przyjaciel.
Przyjaciel nam nie zaszkodzi. Przepraszam, że przyszłam bez uprzedzenia, ale musimy porozmawiać. Przeszkadzam? Nie, ale za 5 minut mam spotkanie. To zajmie chwilę. Wysłałeś Thorntonowi list? I to nie jeden, o który chodzi. Ten z pogróżkami. Żartujesz? Nie, ktoś majstrował przy jego aucie. Omal nie zginęli z Rose. To prawda. Ktoś popsuł hamulce. I od razu pomyślałaś o mnie? Wielkie dzięki. Przestraszyłam się. Myślałem, że znasz mnie lepiej. Wybacz. Witaj, Paul. Wejdź, Bruno. Przyszedłem za wcześnie? Ależ skąd. Anne, poznaj Bruno Walmara. Bruno, to jest Lady Early. Miło mi. Pójdę już. Dziękuję za radę. Zobaczymy się w weekend? Na pewno. Chytry z ciebie lis. Lady Early? Co to ma znaczyć? Rozważałem już każdy sposób, żeby nakłonić lorda do tej sprzedaży. Nie pomyślałem tylko o interwencji u jego żony. Dobrze ją znasz? Jestem jej pracownikiem. Tylko tyle? Tak. Nie bądź taki drażliwy. Dzięki lordowi możemy zarobić fortunę. Powinniśmy wykorzystać każdą dostępną broń w arsenale. Nie rozumiem, co tutaj robimy. A ja tak. Przemyślał moją propozycję. Nie, raczej coś knuje. Znam go. Przestań się ciągle bać. Pyszny obiad, Lady Early. Dziękuję. Nie miałem okazji powiedzieć tego wcześniej. Gratuluję. Na pewno się cieszycie. Tak. Lord Early zawsze pragnął syna. Własnego. Co to znaczy? To jego czy Paula? Jak pan śmie? Bez trudu wszystko wiem. Pani i Paul macie romans. Mąż o niczym nie wie. Nie chciałbym mu powiedzieć. Dlaczego pan to mówi? Potrzebuję pomocy. Coś jeszcze? Nie, dziękuję. Skarbie, znów zanudzam wszystkich historyjkami o koniach. Co panowie wolą, brydża czy bilard? Ja nie mogę, muszę porozmawiać z Simonem. Tylko nie za długo. Obiecuję. Trzymam go za słowo. Co pan powie na bilard, pani Walmer? Nigdy jeszcze nie grałem. Może się pan nauczyć. Ostrzegam, że Rose gra jak mistrz. Może się pan przyłączy, panie Kelly? A ty, Paul? Zgoda. Zaraz przyjdę. Walmer o nas wie. Jak to? Groził mi. Co? Wybacz mi tę konspirację. Uwielbiam tajemnice. Dostałem to dzisiaj. Kolejny? To twój ostatni weekend, ciesz się nim póki możesz. Co o tym sądzisz? Ta sama czcionka i papier. Ten sam układ. To ktoś, kto prenumeruje dom i styl, albo ma do niego dostęp. Walmer, Kelly, albo Farley. To nie może być Farley. Skąd ta pewność? Jestem jego najlepszym klientem. Rok temu zarobił na mnie sporą sumę. Przebudował już połowę tego domu i właśnie bierze się do reszty. Gdyby coś mi się stało, straciłby ważne źródło dochodów. Skupmy się więc na Walmerze i Kelly. To rozsądniejsze. Chodźmy do nich. Walmer blefuje. Musiał zgadywać. Boję się.
Nieważne, co widziałeś, to nieprawda. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy Farley jest tutaj, bo pracuje, czy dlatego, że jest twoim kochankiem? To ty go zatrudniłeś, nie ja. Nie o to pytałem. Słyszałam. Nie odpowiem. Spotykacie się. Mam wychodzić, kiedy tutaj pracuję? Nie bądź śmieszny. Kochasz go? Nie. Ale macie romans? Nie. To tylko niewinny flirt. Byłam samotna. On też. Wzruszające. Bardzo mnie lubi. Mnie też. Tak jak lubi się 15 tysięcy funtów. Jak ty się prowadzisz? Nie prowadzę się. Gdybyś był w domu, nie zwróciłabym uwagi na Paula. Więc to moja wina, że jesteś rozwiązła? Nie jestem rozwiązła. Tak bardzo pochłania cię sport, że zostawiasz mnie samą na całe dnie. Rose wyjeżdża do koledżu, a ty albo grasz w golfa, albo jeździsz na nartach. Paul był przy mnie i poświęcał mi uwagę. Dlatego poszłaś z nim do łóżka? Nie. To on jest ojcem dziecka? Śmiało, wyjdź, ucieknij przed prawdą. Nie uciekam przed prawdą. Po prostu nie chcę dziś spać w tym pokoju. Co się stało? Nie wiem. To był strzał? Tak się zdawało. Chwileczkę. Co się stało? Ktoś do mnie strzelił z balkonu. Usłyszałam hałas. Ktoś chciał go zabić. Bez powodzenia. Idę na policję. Trzeba to zrobić. Jeśli będę potrzebował policji, sam ich wezwę i spać. Bluszcz jest oderwany od muru. Widział pan coś? Spałem. Strzał mnie obudził. Byłem oszołomiony. Wyszedłem na balkon, ale nikogo tam nie było. Kaliber 38. Trudno wybić z takiej odległości. Okna garderoby wychodzą na balkon? Zgadza się. Słyszała pani coś? Wystrzał mnie obudził. Ubiorę się i rozejrzę po okolicy. Co o tym myślisz? To szokujące. Szkoda, że ktoś chybił. Byłoby po kłopocie. Na litość boską. Nie udawaj. To nie byłeś ty? Zamknij się. Potrafisz spaprać najprostszą robotę. Chybić z 5 metrów. Znalazłeś coś? Tak i nie. Jak to? Nie ma żadnych śladów w ogrodzie. To na pewno ktoś z domu. Kto? Jeszcze nie wiem. Simon! O co chodzi? Brakuje rewolweru. To Wesson. Zawsze był tutaj. Widziałam go jeszcze rano. Gablota była zamknięta? Nigdy nie jest. Każdy mógł zabrać broń? Tak. Był tu, kiedy kładł się pan spać? Nie wiem. Dziś nic nie możemy już zrobić. Idę spać. Dobry pomysł. O 9 polujemy. Żartujesz? Po tym, co się stało? Nikt nie spróbuje w biały dzień. A Bates? Dam sobie z nim radę. Zgadzam się. Na polowaniu nic mu nie grozi. Przyłączę się i będę miał wszystko na oku. Jeśli cię to uspokoi, dziękuję. Nie ma za co. Dobranoc. Good night.
Boję się. Doprawdy? Ktokolwiek to robi. Co, jeśli mu się uda? Będziesz mogła wyjść za Farleya i do tego odziedziczysz fortunę. Dokąd idziesz? Nie mów nikomu, ale jadę do miasta. Jest trzecia w nocy. Będę mógł spokojnie przeszukać mieszkanie Farleya. Chcesz się włamać? Dobry Boże, to chyba nosi znamiona przestępstwa. Co? To nielegalne. Farley zawsze opróżnia kieszenie przed snem. Do zobaczenia rano. Napij się, Simon. Czemu nie? Drogi Bates, wynocha z mojej ziemi. Odsuń się. Ostrzegałem. Co jest? Dlaczego nie strzelasz? Brak ci odwagi? Mógłbym trafić konia. No to mnie uderz. Przestań. Mogło ci się coś stać. Mówiłem, że poradzę sobie z Batesem. Trenujesz boks. Co chciałeś udowodnić? Że jest tchórzem. Szkoda, że ten dureń Bates zepsuł świetne polowanie. Nie bałeś się, że jednak strzeli? Ani trochę. Nie odważyłby się. Panie się przebierają. Czas i na nas. Już prawie ósma.
Thornton, przejrzałeś moje projekty? Są wspaniałe. Może je omówimy? Po to tutaj przyjechałem. Zróbmy to teraz. Po co to? Nikt nie będzie nam przeszkadzał. Dlaczego schowałeś klucz do kieszeni? Chcesz mi go odebrać? Po co? Nie wiem. Dlaczego przysłałeś mi te listy z pogróżkami? To nie ja, przysięgam. Wiem. Sam je do siebie wysłałem. Zwariowałeś? Jestem już stary i mam żonę o połowę młodszą od siebie. Wiesz, jak się czuję? Nie. Czuję się niepewnie. Zwłaszcza, że Ann jest w ciąży. Chyba nie myślisz, że ze mną. Tak, podejrzewam. To nieprawda. Powiedz mi, kochasz ją? Tak. Czy ona kocha ciebie? Sam ją zapytaj. Pytałem. Zaprzecza. To jej uwierz. To i tak będzie bez znaczenia, kiedy umrzesz. Przyznasz, że nieźle to zaplanowałem. Stworzyłem pozory, że ktoś mi grozi. Zgodziłem się nawet, żeby Templer mnie chronił. Będzie doskonałym świadkiem. Wszystko idealnie się układa. Mylisz się. Na pewno popełniłeś błędy. Nawet listy zostaną powiązane z tobą. Wyciąłem litery z pisma Dom i Styl, które mi pożyczyłeś. Oddałem ci je, wiedząc, że do niego nie zajrzysz. Nikt nie zagląda do tego pisma dwa razy. Policja odnajdzie je w twoim mieszkaniu. Listy były sporządzone na twoim papierze. Masz jeszcze jakieś pytania? Weź pistolet. Weź. Podnieś go. Po co? Powiem policji, że wszedłeś tutaj, wyciągnąłeś broń i chciałeś mnie zabić. Strzeliłem w obronie koniecznej. Nic nie rozumiesz? Ja też mam broń. Nie chcę cię zastrzelić z zimną krwią. Muszę dobiec do szuflady. Wyciągnąć pistolet, zanim zdążysz mnie zabić. To pojedynek? Można tak powiedzieć. Tylko jeden z nas wyjdzie stąd żywy. Podnieś. Zastanów się. Nie możesz. Mogę. Nawet Ann mi uwierzy, kiedy udowodnię, że to ty uszkodziłeś hamulce w moim aucie. Co? W twoim bagażniku jest piła pokryta olejem i opiłkami. Podnieś broń. Nie. Dlaczego? Jesteś młodszy o 20 lat i szybszy. Masz szansę. Spróbuj. Myślisz, że zwariowałem? Jesteś tchórzem. Kiedy zegar skończy wybijać godzinę, sięgnę po pistolet. Masz jeszcze szansę. Nie zrobię tego. Nie masz wyboru. 4 sekundy. 2. 1. Skoro tego chcesz. To na nic. Wyjąłem naboje z obydwu.
Proszę mi go. Sprytny jesteś. Co dalej? Zadzwoń na policję, Farley. Czekają na mój telefon. To byłby niesprawiedliwy pojedynek. Kiedy rano wyjmowałem z tamtego naboje, nie wiedziałem, że przyniesie pan drugi. Przyjechała policja. To koniec. Żegnaj, kochanie. Opiekuj się. Pojadę z tobą. Nie, proszę. To była ryzykowna gra i przegrałem. Risky old game and I lost it. Zostań. Jestem twoją żoną. Thornton, I'm your wife. Jeśli pójdziesz do więzienia, będę czekać. To twoje dziecko. Uwierz mi. Wierzę. Przykro mi, że tak to się skończyło. Prawie żałuję, że poprosiłaś mnie o pomoc. Dobrze, że to zrobiłem. W przeciwnym razie aresztowaliby go za morderstwo. Nieważne, co ludzie powiedzą. Zawsze będzie dla mnie szlachetnym sportowcem. Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Piotr Mielańczuk. Czytał Jacek Brzostyński.